samorządowi, przekazując je w ręce władzy centralnej. W kolejce czekają wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Mówi się o ratownictwie medycznym i to jest właśnie ta metoda salami, która nie zmieniając jakby ustroju samorządowego, pozbawia go kompetencji, tworząc kadłubkowy, nie posiadający żadnych kompetencji samorząd. To jest bardzo groźne zjawisko. I zdecydowanie się tu zgadzam, to jest ta realizacja idei centralnego państwa. Państwa, w którym wszystkie braku zaufania do ludzi, braku zaufania do samorządów i to jest zupełnie wbrew zasadzie subsydiarności, o którą walczyliśmy, czyli pomocniczości, a więc tego, że wszystkie decyzje są podejmowane jak najbliżej obywatela i pieniądze są wydawane na dole. PiS temu wszystkiemu się sprzeciwia, co zresztą widać w tym nieszczęsnym planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego. Pani poseł, jutro zaczyna się posiedzenie Sejmu. Jeżeli PiS powie no pasaran, nie ustąpimy, nie będziemy głosować jeszcze raz budżetu, jest tak jak jest, w sali kolumnowej odbyło się ważne posiedzenie i głosowanie, było kworum, dziękujemy bardzo, co zrobicie? Znaczy ja przede wszystkim oczekuję, że marszałek Kuchciński jednak rozpocznie... Ja oczekuję, że rozpocznie przerwane posiedzenie. Jeśli marszałek uzna, że rozpoczyna kolejne posiedzenie, to jednak oczekuję, że zrobi to w sali plenarnej, czyli tam, gdzie powinny toczyć się obrady parlamentu. Ja przypomnę, że my nie okupujemy sali, zajmując krzesła Prawa i Sprawiedliwości. Każdy poseł ma swoje miejsce w Sejmie z podpisaną tabliczką i więcej krzeseł nie zajmiemy. A więc jest miejsce w sali plenarnej dla PiS-u. Ale myślę, że mamy takie czasy, w których się sprawdza bardzo dobrze powiedzenie profesora Bartoszewskiego, że nawet jeśli nie opłaci się być uczciwym, to warto być uczciwym. I nawet jeśli przegramy ten spór i Kuchciński jutro rozpocznie 34. posiedzenie Sejmu, to jedyne pewnie, co zostanie Platformie Obywatelskiej do zrobienia, to powiedzenie, musicie z tym żyć. Pani z poseł, tym, że złamaliście konstytucję, musicie żyć. My nie będziemy paraliżować Pani państwa, poseł, ale to kiedyś do nich wróci. Znaczy, reporterce Radio Tok FM właśnie udało się ustalić, że Grzegorz Schetyna nie będzie na spotkaniu o 14 organizowanym przez marszałka Karczewskiego. No zdecydowanie nie jest to dla mnie zaskoczeniem, tak jak Grzegorz Schetyna nie spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, tak nie pójdzie na spotkanie, które organizuje marszałek Karczewski, bo powinien to zrobić marszałek Kuchciński i w dodatku wiemy wszyscy, co proponuje marszałek Karczewski. Powtórzę jeszcze raz, nie ma budżetu w Senacie, bo nie było trzeciego czytania. A czy możliwa jest dalsza okupacja mównicy? To jest to żydostwo. Panie redaktorze, dzisiaj będziemy mieli na pewno posiedzenie klubu się pieprza, i zdecydowanie podejmiemy decyzję ekranu. Wspólnie, widać, ale powtórzę jeszcze raz. Celem Platformy nie jest wywoływanie skandali ani paraliżowanie działań państwa. My chcemy tylko, żeby było jasno powiedziane i żeby wszyscy mieli tę świadomość. PiS złamał konstytucję nie pierwszy raz i zawsze jak będzie to robił, będziemy protestować. Proszę państwa, zmienimy na moment temat. Ale może jeszcze bym w tej kwestii, bo pani poseł miała szansę się odnieść. No więc z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsze jest rozpoczęcie w sali obrad, bo tam jest miejsce na to, żeby się Sejm mógł odbyć. Aby pan marszałek Kuchciński rozpoczął posiedzenie Sejmu, byśmy mogli po prostu przegłosować jeszcze raz. 12.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy rozeńcowej. Polecamy intencje wszystkich naszych słuchaczy. Radio Maria Telewizji Trwam. Intencje, które są złożone w kaplicy radiowej, modlimy się za Polskę, naszą ojczyznę. Polecamy też intencje zdrowia księdza kardynała Mariana Jaworskiego, arcybiskupa Henryka Hozera, ojca Jana i mamy Józefy, także ojca Bolesława. Słody i zdrowie dla rocznego kaplicia z Wrocławia. Będziemy rozważać tajemnicę świata, więc już zapraszamy do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyfem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Przez Pana Jezusa w Jordanii. Jan został posłany, aby udzielać chrztu i wskazać Izraelowi Baranka Bożego, na którego zstępuje i na którym pozostaje Duch Święty. Prośmy o umiejętność prowadzenia ludzi do Jezusa przez osobiste świadectwo i działalność apostolską. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. Dziękuję za modlitwę, modliła się Czesława Zaprowa. Bóg zapłać, dziękujemy. Tajemnica druga, wesele w Kanie Galilejskiej. Jezus objawia swoją chwałę podczas wesela w Kanie, aby nie zabrakło dobrego wina gościom nowożeńców. Prośba o wiarę i zaufanie, jakie miała Maryja, ustawiając się u swego Syna za potrzebującymi. Od wtorku do piątku po 15. Zapraszam Agnieszkę i Mariusz. Reklama. Wójt i Stucista coraz zawsze dodaje urodę. Oczy nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przez królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zalewska, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, jak to możesz dzwonić od razu na ten telefon, a może ci mówić te telefony, które mam. No ten, co tutaj teraz ja do Ciebie nadaję. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za przyjaciółmi,
Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać Eugenię Zadelskę, Białorusi, Panem Bogiem. Skąd bowiem Bóg zapłać? Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus poucza swoich uczniów o konieczności środków ubogich i posyła ich przed sobą, aby wzywali do nawrócenia i głosili, że Królestwo Boże jest już bliskie. Prośmy o powołanie wielu robotników na żniwo pańskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O Mario, w grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową z parafii Świętego Ojca w Gijo w Warszawie. Modlili się małżonkowie Genia i Zygmunt. Szczęść Boże. Bóg zapłać, dziękujemy. Tajemnica czwarta, przemienienie na górze Tabor. Piotr, Jakub i Jan adorowali ze zdumieniem i podziwem Jezusa, przemienionego na górze Tabor. Prośmy o stałość w kontemplowaniu osoby boskiego mistrza każdego dnia i w okolicznościach, w jakim zechce nam się objawić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego,
Bogorodnego poczęte, bądź się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zaprosił za modlitwą Marii. Zalica piąta, ustanowienie Eucharystii. Jezus jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto ten chleb spożywa i nie gorszy się nauką Jezusa, Eucharystii ma życie wieczne. Prośba o umiejętność świadczenia o miłości Boga wobec niewierzących i oziębłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie, za Ojca Świętego. O Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Anno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem Twoim nas ujednaj, synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, Arianna z Połańca, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, przyjmujemy. Jeszcze po przedstawieniu się tego zachowamy się o jedność, solidarność, mądrość dla wszystkich Polaków. Kary Eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójstwo Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjko. Módl się za nami. Święty Józef. Módl się za nami. Przesławny potomku Dawida. Módl się za nami. Światło Patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńczy Boga Rodzica. Módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy. Módl się za nami. Przyjacielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa. Módl się za nami. Głową Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami. Józefie Najczystszy. Módl się za nami. Józefie Najrozdrobniejszy. Już zaraz będzie obudź się Polsko ma. Już zaraz będzie obudź się Polsko ma. Módl się za nami. Józefie Najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku bóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujący. No. Módl się za nami. Ozdobu życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociechą nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadzieją chorych. Módl się za nami. Patroni umierających. Módl się za nami. Pozdrawiam duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego. I zarządzą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłuchanej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panem Bogiem, Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliłam się Sosa Kujawskiego Bożena, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy Pani i wszystkim naszym słuchaczom za wspólną modlitwę. Wystarczy zajrzeć do Pana Rzymskiego, do Słowika, 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 do Słowika,
godzina 13. Słuchają Państwo Radio Maryja, zapraszamy na wiadomości. Platforma Obywatelska nie pojawi się na spotkaniu o godzinie 14 organizowanym przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, poinformował lider partii Grzegorz Schetyna. Dodał, że poprosi liderów opozycji, aby także nie wzięli udziału w spotkaniu w Senacie. Grzegorz Schetyna oświadczył też, że chciałby jeszcze dziś zorganizować spotkanie szefów czterech ugrupowań opozycyjnych. Spotkanie organizowane przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego ma być kontynuacją wczorajszych konsultacji w sprawie rozwiązania kryzysu w Sejmie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówił dziś rano, że liczy na obecność przedstawiciela PO na spotkaniu. Więcej na ten temat w serwisie o 14. Już dzisiaj mamy prawie 1000 amerykańskich żołnierzy na naszym terenie. Pierwszy sprzęt również przekroczył polską granicę, powiedział rzecznik prasowy MON-u Bartłomiej Misiewicz. Poinformował, że powitanie amerykańskich żołnierzy nastąpi 14 stycznia. W każdym województwie odbędą się też spotkania, które mają się rozpocząć o 12 i potrwać do 17, zaznaczył. Wszędzie tam będzie Wojsko Polskie, będą oczywiście żołnierze Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy także na spotkanie z żołnierzami, na zobaczenie tego sprzętu. O godzinie 14 będzie ten główny moment, transmisja będzie w każdym mieście wojewódzkim, gdzie te spotkania będą. Z Żagania to tam pani premier Beata Szydło razem z ministrem obrony narodowej Antoni Macierewicz będą witali żołnierzy amerykańskich. Wiemy już, że będą dowódcy ze Stanów Zjednoczonych, będzie także pan ambasador Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo jeszcze tego dnia wszędzie przy wsparciu harcerzy, organizacji proobronnych, przy okazji tych spotkań z wojskiem będzie prowadzona akcja charytatywna, prowadzona przez ordynariat polowy, przez Caritas. Będą zbierane pieniądze na wsparcie rodzin chrześcijańskich w Syrii. Pierwsze grupy amerykańskich żołnierzy przybyły w sobotę na lotnisko we Wrocławiu i na poligon koło Żagania. Amerykańskie pododdziały przygotowujące obecność zasadniczych sił w Polsce są od grudnia 2016 roku. Z kolei w piątek w jednym z niemieckich portów rozpoczęto wyładunek skierowanego do Polski sprzętu pancernej brygadowej grupy bojowej ze Stanów Zjednoczonych. Z niemieckiego portu sprzęt amerykański. Także proszę Państwa, minus 7, minus 8, jest zima i mimo wszystko, o widzisz, ta lipska zaraz przyleci z tego szpitala na szaseru, przyjechała ze wsi, tu sobie dogadza, nawet w sanatorium była, leczy się, bada się, za darmo, wszystko za darmo, zaraz tu przyjdzie, żeby się rozkładać. Dookoła tego dałam jej łóżko i ona dookoła tego łóżka powpychała różne szmaty, różne gazety, różne jakieś śmieci, jakieś książki takie. Widzicie Państwo, jak to stara baba sobie powpycha różne te. I ona, jako ta była szlachcianka, dawno już w Warszawie nie mieszka, się odzwyczaiła, ale jest tak uparta i tak wrażliwa, jak ktoś powie głupia baba, no to przecież wiadomo, że ona jest wtedy głupia do kwadratu. Jest uparta niesamowicie i po prostu teraz jak wychodzę, to muszę zamykać drzwi, bo są takie opcje, że my tutaj walczymy o spadek tutaj do tego mieszkania, oprócz sądu, jak to się mówi, nikt nie ma prawa wejść. Ja trzymam ten górny klucz i ten dolny klucz. I ta baba wczoraj przyleciała, no bo była na cmentarzach u Janka Macieja Witka na grobach. Ja mówię, to niby ty po co po tych grobach latasz, jak było minus 15 stopni Celsjusza, to znaczy mróz, nie, ale że facet przywiózł ją, proszę Państwa, samochodem do domu, bo tutaj mieszkał na Saskiej, no to udało jej się. No to dobrze, bo ja już tu wychodziłam, patrzę, a ona już by się do domu gramoli. Tłusta baba. Ja mówię, co już, spać idzie baba tłusta? A jeszcze nie dość, że spać, to jeszcze głodna jest, żeby dać jej coś zjeść, bo ona przecież rentę powiera całą, córka, jej tu przyśle jakieś 100 zł czy ile, jakieś grosze coś tutaj do cukru dołoży i ona myśli, że już będzie jadła i piła i spała i się opierała. No. A takie to uparte jest, że wiecie Państwo, ludzie starej daty tu w Polsce, jak oni się nie nauczyli, że wszystko kosztuje, bo myśleli, że wszystko Pan Bóg jako ten komunizm, Lenin, Stalin, że dadzą.
Że wszystko, wszystko jest za darmo, no to się tak ponauczali. I musisz jej dać. Ona musi mieć, bo ona jest ważna, bo ona jest kimś. Nie rozumiejąc, że teraz wszystko, jakie na punkty, to na telefon, na konto bankowe, na konto pocztowe, to wszystko się rozkłada. Ona tego nie może pojąć. Ona tego nie może zrozumieć. Komisja Śledcza Amerykańskiego Kongresu złożyła 15 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie nadużyć przemysłu aborcyjnego. Jak informuje nasz dziennik, liczący blisko 500 stron, raporcie opisane są zbrodnicze praktyki ośrodków zabijających dzieci należące do organizacji Planet Hood Parent Hood. Chodzi m.in. o przekazywanie tkanek zabitych dzieci ośrodkom badawczym, firmom biotechnologicznym i uniwersytetom, które płacą za odpowiednie przeprowadzenie tzw. aborcji. Poza tym odnotowano przypadki tzw. późnej aborcji, czyli morderstw dzieci już urodzonych, które ocalały z aborcji. Bioetyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz podkreśla, że mamy do czynienia z moralną degradacją społeczeństwa na olbrzymią skalę. To jest zjawisko, które musi budzić niepokój, bo mamy tutaj do czynienia ze swoistym sprzężeniem. Z jednej strony zabijania ludzkiego życia, z drugiej strony komercjalizacji tego zabijania i utylizacji efektów. To jest sprzężenie bardzo niebezpieczne, które potwierdza to, o czym wielokrotnie mówił Jan Paweł II, mianowicie, że mamy do czynienia z totalnym spiskiem przeciwżyć. On miał być otwarty, dzisiaj mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Ale nie było, bo on mówił, że to jest tam dlatego, nic nie leciało, że tego ja mówię, no to jak to? Jak byłeś mówiony, że trzeba było wnieść, zabijania człowieka w sferę przemysłu, w sferę mezu. W Stanach Zjednoczonych tak zwana aborcja jest legalna bez ograniczeń od lat 70., ale obowiązuje zakaz handlu ludzkimi tkankami, także podchodzącymi z zabójstwa nienarodzonych. Za jego złamanie grozi kara 10 lat więzienia lub wysokie kary finansowe. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami słaby śnieg. Na termometrach od minus 10 stopni na południowym wschodzie, minus 7, minus 5 jest dziś w centrum, minus 4, minus 2 stopnie są na wybrzeżu i na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz w górach okresami dość silne, porywiste, południowe. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali dziś nie będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja, więcej po aktualnościach dnia. Zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone o godzinie 18.15 na temat miłość małżeńska, zaufanie Boga złożone w nas. W programie udział weźmie pani Anna Wiśniewska, psycholog. O godzinie 19.00, jak każdego 10. dnia miesiąca, transmitować będziemy z Warszawy, z Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela, mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej ojczyzny. Eucharystii przewodniczyć będzie homilię wygłosi proboszcz parafii katedralnej ksiądz prałat Bogdan Bartolt. Natomiast o 21.30 w audycji dla małżonków i rodziców rozmawiać będziemy na temat rozpoznania daru płodności, a szacunek dla poczętego życia. Gośćmi audycji będą ksiądz dr Jan Buchwat oraz państwo Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Polskie szlagiery. Rząd zapowiada silne wsparcie także finansowe dla firm, które będą chciały ulepszać swoje produkty, usługi czy tworzyć nowe technologie. Czytam w naszym dzienniku. Śledztwo smoleńskie. Polscy prokuratorzy planują wystąpić do Rosji w sprawie fałszerstw medycznych. Rosjanie mogli sfałszować dokumentację ponad 50 ofiar katastrofy smoleńskiej. Dobra zmiana w mediach. Warunkiem zmian w Polsce jest podwojenie siły oddziaływania mediów katolickich, diagnozuje poseł Barbara Bobula. Fatima w krainie wielkich stepów. W naszym dzienniku artykuł księdza arcybiskupa Tomasza Pety z Kazachstanu. Zwycięstwo nad nienawiścią. Trwają zdjęcia do filmu Zerwany kłos o błogosławionej Karolinie Kuskównie. O filmie, który tworzą studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Oto parę informacji dotyczących sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Uwaga! Mężczyznę zapraszamy na modlitewny dzień skupienia 14 stycznia, sobota. Program tego dnia będzie następujący. 11.30 różaniec w intencji uczestników spotkania, 12 Eucharystia z homilią, o godzinie 13 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. O 14.00 konferencja na temat ojcostwa zakończona modlitwą do świętego Józefa. O godzinie 15.00 koronka do miłosierdzia Bożego. Zapraszamy mężczyzn, ojców rodzin, wdowców i przedstawicieli młodzieży, wszystkich, którzy chcą zaczerpnąć siły do mężnego wyznawania wiary. Bóg zapłaci za współpracę. Niech Pan Jezus Was wszystkich błogosławi. Jedenaście minut po godzinie 13.00. Także obudź się, Polsko ma.